Ja się nazywam Siemka Jachna. Zapraszam na kolejne dekorady. W poprzednim filmie pokazywałam Wam, jak zrobić spódniczkę tutu. Wykonywałyśmy ją razem. Teraz chciałabym zaprosić Was, żebyśmy wspólnie wykonały taką opaskę pasującą do spódniczki. Koleżankę Ziutę już znacie. To jest moja modelka. Ona ma na głowie właśnie taką wykonaną przeze mnie opaskę, którą w zasadzie można wykonać w ciągu dosłownie kilku minut, a bardzo fajnie będzie ona korespondowała kolorystycznie ze spódniczką tutu, którą wykonacie. Do wykonania takiej opaski to co jest nam potrzebne? Ja mam tutaj taką opaskę z gumki. Ja osobiście jestem dorosłą kobietą, ale sama nie preferuję opasek plastikowych, gdzie tam mamy takie te kolce w środku, które nam się wbijają, są niewygodne. W związku z tym, gdybym ja miała córkę, to ja bym jej takiej opaski po prostu nie założyła. Jeśli Wy będziecie miały życzenie, bardzo proszę, taki sam sposób wykonania. Ja preferuję opaski gumowe, tak jak widzicie. Tutaj mam opaseczkę dwuwarstwową. Niestety nie dysponuję już opaską kolorową. Ziuta ma opaskę w kolorze zielonym. Jest to bardziej taki dziecinny kolor, ale są one dostępne w różnej kolorystyce. Mam również taką tutaj taki klips do włosów, taką spinaczkę, która również może posłużyć do tego, żeby ewentualnie taki niby pół pomponik wykonać i przypiąć właśnie dekoracyjnie do włosów. Już pokażę, jak to zrobić, bo to jest naprawdę błyskawiczna sprawa, a bardzo uatrakcyjni strój. Wykorzystujemy sobie do tego tiul, dokładnie ten sam tiul, z którego wykonujemy spódniczki. Jeśli zostały Wam jakieś resztki tego tiulu, to wykorzystajcie sobie te resztki. Jeśli nie, to można po kawałeczku przyciąć sobie po prostu z nowej rolki. Nie jest to jakaś taka rzecz, która musi być wykonana tak bardzo skrupulatnie, idealnie, przycięta tak jak na przykład pompon tiulowy. Czym bardziej taka, powiedzmy, niesymetryczna, nieregularna, wydaje mi się, że fajniejszy efekt tego będzie. Najważniejsze, żeby tak jak wspomniałam, korespondowała kolorystycznie, czyli dobieramy sobie kolory takie same jak w spódniczce. Możemy sobie wykonać taką opaskę, taki pomponik na opaskę oczywiście jednokolorowy i wtedy na przykład by było bardzo fajnie, ja zwracam uwagę na tą stronę estetyczną zawsze, to według moich gustów, na przykład żeby pasowała do tej spódniczki, osobiście wykonałabym opaskę jednokolorową, która byłaby w kolorze turkusowym, ponieważ mam tutaj turkusową kokardę i również tutaj przewija się kolor turkusowy w spódniczce. W tej chwili na przykład wykonam tą, a w zasadzie mogę wykonać tą turkusową. Turkusowy kolor będzie przewodnim kolorem i do tego sobie dorzucimy jeszcze tam inną kolorystykę, która tutaj również występuje. Bierzemy sobie kawałek tiulu. Ja akurat będę ciała z rolki, wybierzcie to, co Wam zostało. Nawijamy sobie na dłoń, nie potrzebujemy do tego żadnych zeszytów, podkładek, niczego takiego. Potrzebujemy do tego jedynie nożyczek, tej opaski, tak jak wspomniałam, i kawałeczków tiulu. Nawijamy sobie na dłoń, nie rozkładajcie tego tiulu na gładko, nie starajcie się o to. Musi on być tak zwinięty, żeby nam to potem dało fajny efekt przemieszania się kolorów. Ja zaczynam sobie w ten sposób, że tak sobie mniej więcej moja dłoń to po prostu będzie taka miarka dla mnie. Zaczynam sobie to tak nawijać, przytrzymując palcem, żeby mniej więcej ta końcóweczka nie wystawała mi gdzieś tutaj bardzo daleko poza. Nawijam sobie w ten sposób, na przykład weźmy sobie takie trzy nawinięcia, zróbmy i tutaj w tym momencie sobie przycinam, żeby mniej więcej zachować podobną długość tych wszystkich pasków. Do tego, no nie wiem, dodamy sobie na przykład kolor seledynowy, akurat te tiule tutaj mam, to te wykorzystam i znowu zaczynam sobie od tej strony nawijać. Tutaj mi to stanęło dęba, jak widać, ale to zaraz wyrównamy sobie i znowu sobie nawijam tutaj kawałki, raz, dwa, trzy, załóżmy i też sobie skończmy na tym. Nie jest to wielka filozofia, naprawdę, wszystkie sobie z tym świetnie poradzicie. Mamy kolor fioletowy, o, nie zaopatrzyłam się tutaj niestety w kolor żółty, ale, ani pomarańczowy, ale myślę, że to nie stanie na przeszkodzie, żeby wykonywać, że ta opaska nie straci na urodzie, jak nie będzie tam tych kolorków. Fioletowy kolor, może jeszcze sobie dołożę raz ten turkusowy, żeby on był rzeczywiście taki przewodni, żeby jego po prostu było tutaj więcej. Tym razem sobie tam owinę dwa razy. W sumie owinęłam tak. Trzy razy, trzy tiule po trzy razy i jeden raz turkusem dwa razy, czyli w sumie mamy 11 owinięć takich na moim ręku, żeby powstało coś takiego bardziej puszystego. Zdejmujemy to sobie, postępujemy podobnie jak z pomponami, zbieramy to sobie w pół tutaj, no i oczywiście znowu kolor turkusowy, kawałeczek odcinamy. Troszkę dłuższy kawałek, żeby swobodnie to potem sobie przywiązać ewentualnie do opaski bądź do spineczki. No i zobaczcie, przewiązuję po prostu w ten sposób, mi powstaje kokarda. Oczywiście nie jest powiedziane, że nie możecie zrobić takiej puszystej kokardy. Myślę, że też by się świetnie prezentowała. No ale tutaj do tej spódniczki, która jest taką bardzo puchatą spódniczką,
Myślę, że taki pomponik będzie wyglądał najatrakcyjniej. Przewiązujemy to sobie, dosyć mocno ściągamy. O tym już zresztą była mowa, o tym, jakim elastycznym materiałem jest tiul przy wykonywaniu pomponów z tiulu i tam różnych innych akcesoriów dekoracyjnych. Bardzo mocno sobie ściągamy, bez obaw, że nam się to urwie. Postępujemy podobnie jak przy pomponie. O, tutaj nam już wylazł kawałek z jednej strony. Przycinamy to sobie po prostu w tych miejscach, gdzie mamy te złożenia, na pół przycinamy, dlatego ja mam takie zawsze długie nożyczki, ponieważ są one dla mnie bardzo wygodne do wykonania takich akcesoriów. Jeśli macie krótkie nożyczki, nie przejmujcie się, po prostu się troszeczkę dłużej tym pobawicie. No i w zasadzie z jednej strony przycięte. Tutaj wyszła mi ta nierówność, więc ją sobie troszeczkę podrównam. Następny nam wyszedł końcóweczka. I przycinam z drugiej strony. Ja starałam się takie za jednym razem, żeby Wam tutaj nie przedłużać za bardzo tego czasu oglądania, żeby to nie było nudne, natomiast Wy możecie sobie to tak troszkę dokładniej po prostu przycinać każdą na przykład tą taką, to zagięcie pojedynczo, każde oddzielnie. Rozczapierzamy sobie te końcówki. Jeśli któraś, tak jak wspomniałam na początku, jest taka rażąco nierówna, no to wtedy to, co robimy, to po prostu bierzemy nożyczki i przycinamy, ale nie musimy tak koniecznie tego równać idealnie. Ja troszeczkę tu przytnę, bo wyszło mi jednak zdecydowanie zbyt nierówno, a myślę, że to z tego pośpiechu. Proszę bardzo. I w zasadzie mamy pomponik gotowy, prawda? Dziuta już pompon na głowie ma, mi brakuje takiego pomponika. Ja wcześniej przywiązałam taki pomponik dla dziuty do takiej opaski gumowej. Tutaj po prostu tym tiulem, właśnie tym kawałeczkiem, którym związałam, przywiązałam tutaj również do na supełek bardzo mocno do opaski i w ten sposób powstała mi opaska, którą założyłam jej na głowę. Na balon. Tutaj mam jeszcze taką, tak jak wspominałam, plastikową spineczkę. Spineczka może posłużyć, jeśli ewentualnie niekoniecznie chcemy zakładać dziecku opaskę. Tak jak przywiążecie, tak będzie ok, ponieważ takie spineczki nie są duże, więc ona nie będzie gdzieś tam nam wyzierała spod tego pomponika. Przywiązujemy po prostu tak, na tyle mocno, żeby to się trzymało. Jest to bardzo fajna forma dekoracji. Oj, czepiają się te końcówki bardzo mocno. Jest to bardzo fajna forma dekoracji, ponieważ nie wymaga ona od nas żadnych tam inwazyjnych działań, typu na przykład przyklejanie czegoś ewentualnie do takiej spinki, niszczenie jej. Takich pomponików możecie wykonać w dowolnym kolorze, mnóstwo. Możecie córkę codziennie przebierać gdzieś tam do przedszkola i na pewno będą koleżanki zazdrościły takiej dekoracji na włoskach. Już. Sekundę. Ja po prostu przywiązuję. Tutaj no, nie ma dobrego sposobu przywiązania tego. Każda z Was przywiązuje to tak, jak tam jej się uda, żeby to się tylko trzymało. Mamy przywiązane. Teraz wyrównujemy sobie tutaj na długość pomponika. Przycinamy sobie ten turkusowy. Kawałki turkusowe i mamy spinkę, którą ja sobie teraz, bo ja pozazdrościłam Ziucie. Ja jeszcze nie mam. No i proszę bardzo, już mam, tak? Czyli mam dekorację na głowie. Myślę, że taka dekoracja się przyda Waszym dzieciom. Być może nawet Wam, na przykład w okresie karnawału. Chciałabym przypomnieć, że zrobimy losowanie. W poprzednim filmie przy wykonywaniu spódniczki nie podałam terminu, niestety to napiszę pod filmem. Natomiast tutaj chciałam wyraźnie powiedzieć. Dla osób, które naszego polubią, nasze filmiki, dadzą komentarz pod nimi, zwłaszcza pod filmem właśnie o spódniczkach, konkretnie o to chodzi, plus pod filmikiem ewentualnie o pomponikach na głowę. Bardzo proszę, wstawcie tam komentarz i udostępnijcie link do tych filmików gdzieś na Waszym fanpage'u, na jakiejś Waszej stronie na Facebooku. Jeśli to zrobicie, wśród tych osób, które właśnie uczynią to dla nas, rozpowszechniając nasz kanał automatycznie, wylosuję dwie osoby, do których powędruje taka spódniczka w komplecie wraz z opaską, z tym, że już nie na spince, tylko na gumkach takich, jakie ma Ziuta na głowie.
Dziękuję Wam serdecznie. Aha, to losowanie jeszcze. Losowanie odbędzie się 26 stycznia i filmik z tego losowania właśnie 26 wieczorem wrzucę na nasz kanał na YouTubie. No i tam będziecie mogły zobaczyć, która z Was wylosowała. I wtedy będę bardzo prosiła o kontakt prywatny w celu podania adresu, pod który mamy właśnie wysłać te nasze małe dzieła. Dziękuję Wam serdecznie. Mam nadzieję, że takie instruktażowe filmy przydały Wam się, że Wam się spodobały. Zapraszam na kolejne dekorady. Pozdrawiam Was serdecznie.